dniach od 31 maja do 5 czerwca odbyły się zawody karpiowe organizowane przez czasopismo Świat Karpia. Impreza odbywała się na łowisku karpiowym Gosławice, a sponsorami zawodów były firmy ProLogic i Okuma, które ufundowały nagrody rzeczowe oraz Gospodarstwo Rybackie Gosławice, które podarowało weekendową zasiadkę na swoim łowisku karpiowym. Po rejestracji i dopełnieniu formalności przedstawiciel firmy Svensson Sport oraz konsultant Dawid Starzyk, również zawodnik, zaprezentowali nowości firmy ProLogic oraz Okuma na rok 2017. Po pokazie trwającym około 40 minut rozpoczęło się losowanie stanowisk. W otwarciu zawodów wzięli również udział Arleta Kobielska z ramienia Gospodarstwa Rybackiego oraz opiekun łowiska, ichtiolog Paweł Stępniak. Po losowaniu na zawodników czekał ciepły posiłek, po którym wszyscy udali się na stanowiska. Łowisko karpiowe Gosławice to zbiornik, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem karpiarzy. Miejsc na organizowane tam zawody brakuje już po kilku dniach od ogłoszenia informacji o zapisach. Tak również było i w tym przypadku. W zawodach mogło wziąć udział 20 drużyn dwu- lub trzyosobowych, w których trzecia osoba również mogła startować na prawach zawodnika. Ostatecznie w majowo-czerwcowych zawodach udział wzięło 19 drużyn, 49 karpiarzy, gdyż jedna drużyna tydzień przed zawodami została wykluczona z imprezy. Pozwoliło to jednak na wykluczenie najmniej popularnego stanowiska na łowisku numer 8. Godzina 15. Przez wszystkich wyczekiwana. Czas, kiedy zestawy wraz z magicznymi kulkami mogły wylądować w wodzie. Przed zawodnikami od tej pory było aż 90 godzin łowienia. Na pierwsze zgłoszenie ryby nie musieliśmy długo czekać, bo zaledwie po godzinie od startu na stanowisku numer 19 Marcin Korbas złowił amura o wadze aż 23 kg 175 g. No nie spodziewałem się, że po pół godziny będzie takie branie, taki odjazd i ta ryba naprawdę walczyła. No trochę się natrudziliśmy, żeby ją dostać do podbieraka, no ale się udało i no, jesteśmy szczęśliwi w sumie. Stanowisko numer 19, cieszyliście się, że to wylosowało? No szczerze, jesteśmy tu pierwszy raz, no nie wiedzieliśmy, na co możemy liczyć. Chcieliśmy spróbować, no akurat udało się i no, jesteśmy zadowoleni z tego. Jakie nęcenie, jaka przynęta? No nęciliśmy głównie kukurydzem, peletem, no i własnej produkcji kulek, nie? I łowiliśmy, w sumie złapaliśmy go na truskawkę. Na truskawkę, czyli za nętówki również truskawka? Tak. Okay. Środek wody i wywózka. Tak, dokładnie. Wywózka łódką, nie pływaliśmy pontonem i chcieliśmy ryby odpłaszać i no po prostu to się powiodło, nie? Czy będziecie kontynuować ten sposób? Na tą dobę tak planujemy. Chcemy próbować cały czas łódką wywozić do wywózki, a pontonem jak nam nie pływać. No teraz musieliśmy po prostu po niego wypłynąć, ale mówię, taki mamy. Sąsiedzi pływali i nic się nie udało, a wam się tak. No dokładnie, no nie pływaliśmy i może przez to też ta ryba została na złowisku. Okej, oby tak dalej. No oby tak dalej. Dzięki. Jak się później okazało, była to największa ryba zawodów. Przez kolejne godziny i dni liderzy i czołówka prowadząca zmieniali się bardzo często. Zdecydowanie przez pierwsze dwa dni najlepszymi wynikami mogły się chwalić ekipy ze stanowisk od 6 do 20 oraz od 19 do 16. W następnych godzinach i dniach ryba przemieszczała się również na stanowiska środkowe. Stanowisko numer 1 Dawid Starzyk. Poprzednie spotkanie na Gosławicach we wrześniu wygraliście. Taktyka taka sama? Podobna. Ryby też mamy w łowisku, bo się spławiają dosyć dużo tutaj, więc... No wtedy była jesień, teraz jest wiosna, no ale można przyjąć, że podobne warunki panują w łowisku. No, pierwsza ryba, jest to w tej chwili czwarta ryba zawodów, także no jest szansa. Jesteście w tej chwili na drugim miejscu tak naprawdę, no, także trzymamy kciuki. Oby się tak nawet utrzymało do końca. Dokładnie. We'll be right back.
W niedzielę 4 czerwca o godzinie 9 zakończyły się zawody. 2 godziny później spotkaliśmy się wszyscy, by wyłonić zwycięzców. W ciągu całych zawodów złowiono bardzo dużo karpi, blisko wagi 20 kg. Jednak tylko 2 ryby przekroczyły tę barierę. Był to amur o wadze 23 kg 175 g oraz karp o wadze 22 kg 950 g. Tylko 3 stanowiska nie złowiły żadnej ryby. Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco. 3. miejsce, stanowisko numer 7, Bartłomiej Kapela, Marcin Marciniak i Andrzej Kosmacz. Waga 49 kg, 650 g. 2. miejsce, stanowisko numer 14, Jarosław Cybulski, Piotr Gruca i Rafał Kosmala. Waga 53 kg, 850 g. 1. miejsce, stanowisko numer 6, Jan Namysł, Mirosław Żyśko, Bogumił Rogowicz. Waga 62 kg, 375 g. Big Fish, stanowisko numer 19, Marcin Korbas, amur o wadze 23 kg, 175 g. Zawody były eliminacjami do Mistrzostw Polski PCM 2017. Dziękujemy zawodnikom i sponsorom za udział w zawodach i oczywiście zapraszamy za rok.